Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje nowe regulacje. Każdy przedsiębiorca prywatny będzie musiał opłacić abonament audiowizualny. Dzięki temu tylko od prywatnych firm media publiczne dostaną nawet 523 milionów złotych rocznie. Niezależnie od tego, czy firma ma 100 telewizorów, czy też nie ma ich wcale, będzie musiała wnieść tę opłatę. Krajowa Rada odchodzi od zasady, że płaci się za odbiornik. Płaci się za usługę powszechną, którą jest nadawanie atrakcyjnego programu mediów publicznych, powiedział prezes KRRiT. I słuszny kierunek obrała nasza partia. W ten sam sposób powinny być dofinansowane PKP. Każda firma płaciłaby opłatę kolejową od ilości pracowników bez względu na to, czy jeżdżą oni pociągami, czy nie. Odejdźmy od zasady, że płaci się za bilet. Płaci się za usługę powszechną, jaką są atrakcyjne przejazdy PKP. Z tym, że nie należy mylić opłaty kolejowej uiszczanej przez firmy z kupowaniem biletów przez jednostki indywidualne. No dobrze, ale ktoś, a takich nie brakuje, mógłby wrócić do tematu opłaty audiowizualnej i zapytać, skoro pracuję w firmie, która płaci tę opłatę od ilości pracowników, czy ja też będę płacił abonament jako osoba prywatna? Tak, tu się nic nie zmienia, tu zostaje po staremu. Dochodzi tylko nowe.